Ciekawie zapowiada się mecz Legii z Podbeskidziem. Oczywiście rozum podpowiada, że wygra Legia i to bez żadnych problemów, ale Podbeskidzie już nieraz sprawiało niespodzianki w Warszawie. Czy tak będzie tym razem? Szczerze w to wątpię, bo Legia ma bardzo szeroką kadrę i Legia idzie jak burza. Ci młodzi piłkarze, którzy niekoniecznie grają w podstawowym składzie, chociaż z powodzeniem mogliby grać, grają z wielką ambicją, gdy tylko dostają szansę i myślę, że ta ambicja połączona z umiejętnościami, może jeszcze niewielkimi, ale na pewno większymi niż piłkarze Podbeskidzia, pozwoli Legii na spokojne zwycięstwo z graczami z Bielska Białej. Mecz Górnika z Piastem zapowiada się na typowy mecz walki, czyli nie będzie się działo absolutnie nic, poza tym, że piłkarze będą się kopać po czołach, no i będą się kopać po kościach. Na pewno będą rywali kopać, no bo to śląskie drużyny, tam na pewno będzie wiele spięć, wiele walki. Wydaje mi się, że można postawić na pewno na dużą liczbę żółtych kartek. Kto wygra? Sądzę, że będzie remis, że Piast nie da rady, bo Piast w tym sezonie wygrywa trochę chyba fuksami, więc w Zabrzu takiego farta już mieć nie będzie i oba zespoły podzielą się punktami. Mecz Śląska z Wisłą to mecz przyjaźni i wydaje mi się, że przyjacielsko też się zakończy, czyli po jednym punkcie Wisła przywiezie jeden punkt do Krakowa, jeden zostanie we Wrocławiu. No bo Śląsk po pierwsze będzie zmęczony po przygodzie w europejskich pucharach, a nie ma tak szerokiej kadry jak Legia, a z drugiej strony w Krakowie wiele się dzieje, bo odszedł Cezary Wilk, przyszedł Paweł Brożek. Zobaczymy, jaki to będzie jego debiut w meczu we Wrocławiu. Piłkarze młodzi pukają gdzieś tam do tej wielkiej piłki, o ile można powiedzieć wielka piłka o polskiej ekstraklasie, no ale pukają do tej czołówki, mają do tego bardzo daleką drogę. Franek Smuda już raz wygrał fartownie w Kielcach, równie dobrze mógł przegrać. Wydaje mi się, że drugi raz takiego szczęścia mieć nie będzie, więc sprawiedliwy remis. No trudno wyrokować przed meczem, czy będzie on sprawiedliwy, ale raczej X tutaj można stawiać. W ciemno? Mecz Lechii z Jagiellonią, mecz dwóch średniaków, choć miejsce Jagiellonii na to nie wskazuje, no ale umówmy się, to tylko przeciętna drużyna, Lechia także. Tutaj zależy wiele od tego, jak piłkarze Lechii poczuli się po meczu z Barceloną, bo jeśli uwierzyli, że trzeci skład Barcelony grał na serio i oni zremisowali i poczują się jak mistrzowie świata i będą biegali z głową w chmurach, no to Jagiellonia szybko ich sprowadzi na ziemię. A jeśli gdańszczanie dojdą do wniosku, do prawidłowego wniosku, że Duma Katalonii potraktowała to spotkanie jako dobry żart i jako promocję własnego klubu i że ten remis wcale nie był wielkim wyczynem piłkarzy Lechii, jeśli będą mocno stąpać po ziemi, wówczas wydaje mi się, że u siebie powinni wygrać, bo nie grają złej piłki, potrafią troszkę poklepać. Barcelońska tiki-taka to nie jest, ale na Jagę, mimo że ta jest na początku sezonu w gazie, to powinno wystarczyć, więc myślę, że zawodnicy Lechii wyciągną wnioski po meczu z Barceloną i powinni Jagę ograć. Infrastruktura w Polsce, jeśli chodzi o piłkę nożną, poszła strasznie do przodu w porównaniu, nie wiem, przed jak pan grał w ekstraklasie, a poziom się obniżył. No tak, no myślę, że bardzo prosto to wytłumaczyć. Bardzo się cieszę, że infrastruktura poszła do przodu, bo czasami chodząc na mecze, oglądając mecze, no to gdzieś aż żałuję, że urodziłem się o ileś tam kilkanaście lat wcześniej. Z drugiej strony się cieszę, ponieważ być może gdybym urodził się trochę później i to jest to pokolenie, z którym teraz mamy do czynienia, no miałbym wiele innych zajęć, aniżeli granie w piłkę. Kiedyś, żeby spotkać znajomych i przyjaciół, w ogóle wszystkich rówieśników, trzeba było się udać na boisko i wiadomo było, że tam wszystkich spotkamy. No dzisiaj niestety inaczej to się wszystko odbywa. Spotyka się ludzi poprzez Facebooki, poprzez internety. Każdy z młodych ludzi w domu ma kilkadziesiąt albo nawet kilkaset kanałów telewizyjnych. No i na pewno to są zupełnie inne czasy. Młodzież trzeba na boisko, na stadion przyciągnąć, nawet na te wspaniałe obiekty, które są. Często też jeżdżę przez Polskę i obserwuję, że orliki czy też boiska, które mamy, stoją puste. No, jedna sprawa to jest zbudowanie, stworzenie tych obiektów, które już na pewno mamy i ta infrastruktura jest coraz lepsza, coraz ładniejsza. A druga sprawa to teraz na te obiekty ściągnąć młodzież. No i tu na pewno potrzebne są różnego rodzaju programy, poczynając od szkół podstawowych
gdzie na WF-ie już nawet nie rzuca się piłki, by młodzież grała, tylko po prostu jej młodzieży nie ma, bo większość z nich z WF-u jest zwolnionych. Więc no, myślę, że to są przede wszystkim przyczyny gdzieś niskiego stanu, złej kondycji polskiego sportu, nie tylko polskiej piłki, bo chyba można mówić o kryzysie w polskim sporcie. Jeżeli na olimpiadzie zdobywamy kilka medali, no to nie dotyczy to tylko i wyłącznie polskiej piłki. Wracając do naszych drużyn i obecnych czasów. Kiedyś, wiadomo, tak jak Pan powiedział, były inne czasy i chyba w drużynach była większa taka integracja zawodników. Teraz to chyba odbywa się głównie tak, że każdy widzi się tylko na treningu, potem się każdy rozjeżdża samochodem do domu. A kiedyś chyba była ta integracja, tak jak choćby już nie przywołując na Legii słynny garaż i tak dalej, inne historie tego typu, że piłkarze jakoś spędzali czas ze sobą poza treningami, a nie teraz tylko trening i może... Też jakiś wpływ to mieć? Na pewno no, ma to ogromny wpływ, bo piłka nożna jest sportem drużynowym i ja zawsze twierdziłem i twierdzę, jeżeli jest odpowiednia grupa ludzi, odpowiedni kolektyw, to często można wygrywać z najsilniejszymi. Natomiast też żyjemy w innych czasach. Wcześniej zawodnik chętnie przebywał na stadionie, chętnie przebywał na treningu, ponieważ no, w domu za bardzo nie miało co robić. A w czasach dzisiejszych myślę, że każdy jak najszybciej ucieka do domu, mnóstwo różnych innych zajęć. Generalnie myślę, że czasy się zmieniły, natomiast no, nie do końca podejście i trenerów, i wychowawców w szkołach do tematu się zmieniło. I myślę, że Zachód o wiele szybciej i o wiele lepiej sobie z tym poradził, bo gdzieś tam ta choroba cywilizacyjna, może nie wiem, czy tak można określić, nas dopadła, a my nie zareagowaliśmy. Reagujemy teraz, stworzone są różnego rodzaju projekty, obiekty, by tę młodzież na obiekty sportowe przyciągnąć. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że ten proces to nie jest proces, który trwa miesiące, tylko to jest proces, który trwa lata, żeby wyszkolić z młodego człowieka na przyszłego mistrza czy mistrza olimpijskiego. Myślę, że na pewno liczby tutaj by nam pokazały, że jeżeli kiedyś w piłkę na osiedlu grało 100 czy 200 osób, to teraz tych osób może jest 20 bądź 50. I oczywiście łatwiej ze 100 osób znaleźć i wyodrębnić tych, którzy potrafią, albo by ewentualnie znaleźć tych przyszłych reprezentantów, aniżeli z mniejszej grupy ludzi.